Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. I widzimy się w grze Archveil. No i cóż, powiem wam szczerze, że pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem nie zrobiłem nic w sprawie. Nafarmiłem pieniądze, ale stwierdziłem, że jakoś tak nie mam weny, żeby ulepszyć to wszystko. I tak, powiem wam całkowicie szczerze, po prostu poza tym, że trochę się potłukłem tutaj, to pomyślałem o tym, co można by było zrobić, jakie są plany moje tak naprawdę. Dotarłem do jednego wniosku. Tak trochę się zatrzymałem tutaj przez te kraby i już ogólnie można powiedzieć bardzo wczesną porę. A ja tutaj mogę wam powiedzieć wprost, że nagrałem to w dzień, w którym mam tyle do roboty, że w sumie jest 5 rano. A od jakiegoś czasu już o tej godzinie nie musiałem wstawać, żeby ogarnąć. Poza tym i tak nie jest tak źle jak kiedyś to było. Ale no, powiedzmy, że już od dłuższego czasu dla mnie teraz 5 rano to jest jeszcze noc. Nie to co... Jeszcze powiedzmy te 4-3 może nawet mniej miesięcy temu. Ale tak już się odzwyczaiłem, więc no. Mam nadzieję, że po prostu zrozumiecie się, będę trochę nierozgarnięty. Ale wracając, stwierdziłem, że nie będę ulepszał. Po co? Skoro i tak szukam ostatniej księgi, żeby to jeszcze bardziej ulepszyć. A pieniądze, które tam mam, przyda się zaoszczędzić, może pokupywać w końcu te akcesoria od sprzedawcy tych przypinków wszystkich, czym odznak, czy jak to się tam nazywa. Wiecie, w końcu on ma do zaoferowania dużo rzeczy, my jeszcze większości z nich nawet nie ruszyliśmy. Osobiście stwierdziłem, że nie pasują do mojego stylu rozgrywki. Co mi to? Ale ostatecznie, wcześniej czy później, no, trzeba będzie. Rozumiecie? W końcu jak... No kim ja bym był? Gdybym, no, nie wystuprocentował wszystkiego, co się da. Nie byłbym sobą w ogóle. Przynajmniej na tyle, na ile mogę być. Z takim prawdziwym, stuprocentowym stuprocentowaniem, to nie jest mi aż tak po drodze za każdym razem. Ale wiecie, takie powiedzmy, zrobienie 100% znajdziek, które można zdobyć. W miejscach, kiedy jest ten, po prostu czuję się komfortowo z tym, żeby je znaleźć. Proszę bardzo. 100% powiedzmy wykupić jakiś tam przypinek jak, czy czegoś innego, jak to miało miejsce w niektórych grach. Proszę bardzo. W przypadku Forager nawet to było farmienie wszystkich materiałów, robienie wszystkich dungeonów, wszystkiego. Było fajnie. Nie ma co ukrywać. No i tutaj teraz gram w Archveil. Jest ciężej. Zginęłem, super. A i tak, przynajmniej tyle, ile mogę, to chciałbym zrobić. Wiecie, nawet coś to miałoby oznaczyć zwykłe wykupienie po prostu kilkunastu przypinek od handlarza. I dobra. A z tego co widzę, tam nie ma przejścia dalej, więc... Znaczy, przejścia dalej. To jest oczywiste, że go tam nie było. Ja teraz na pewno mam takie trochę lagi umysłu, można powiedzieć. Takie pełnoprawne, prawdziwe, nieudawane. Wydaje mi się, że ta książka jednak jest lepsza. Od tej ognistej. Ilość tych pocisków po prostu... Nawet w zamian za mniejsze obrażenia, moim zdaniem jest warta. No ale mniejsza. Tak więc no, będziemy używać teraz tej książki przez chwilę chociażby. Starając się nie zginąć oczywiście. A dobra, to nie była ta eksplozja całkowita, więc jeszcze chyba tamta rozumka żyje w takim wypadku. Ale wracając. A co ja mówiłem przed chwilą? A, no, że nie ma tam skrzynki. Więc wrócę tam się zemścić i w ogóle, ale trochę później. O tym jak właśnie spróbuję znaleźć skrzynkę z ostatnią księgą. No chyba, że tą księgę można gdzieś kupić, bo nie wiem, jest tutaj drugie miasto. I nagle się okaże, że w tym drugim mieście ono jest do kupienia. Coś... Albo że jest w tym lochu. Bo w sumie to też bardzo możliwe, wiecie. Tam te lochy miały różne rzeczy. Może ono musi wydrobić z jakiegoś przeciwnika. Nie jestem pewna, ale ogólnie po prostu chciałbym znaleźć tą księgę, wiecie, żeby już... No zrobić tego... Jak to się nazywało? Była tam ta książka, taka... Klasy premium, że tak nazwę, zrobiona z trzech książek. Mniejsza o to. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale tak. Więc mówiąc szczerze, dzisiejszy cały odcinek to prawdopodobnie właśnie zostanie poświęcony na eksplorację Rafy, żeby tego dokonać. Ewentualnie może w ostateczności pójdziemy jeszcze w jakieś inne ciekawe miejsce, może do tego ognistego biomu. Może potłuczemy się jeszcze trochę w dżungli z różnymi wrogami. Szczerze nie wiem. Na razie jedyne co mi chodzi po głowie to dosłownie ten... No... Właśnie ten... To ten książek, no. Tak wiem, że ta książka i w ogóle, ale no, już powiedziałem ten tyle razy, to nie wypadałoby się aż tak
zmieniać tego wszystkiego. A teraz spokojnie. Hulfo! Kus, oczywiście, śmierć. A jak widzicie, że nawet nie zwracam uwagi na co. Jak ginę czy coś. Więc nie przejmujmy się tym wszystkim. Aż tak bardzo, jeszcze jestem w dobrym nastroju. Już dobra, z samego rana to jeszcze nastrój nie miałem co zepsuć. Wszystko może się zmienić. I okej, nawet z wybuchu tego ostatecznego rozdymki ostatecznie się rozpadają pociski, okej. To jest na pewno warte zapamiętania, bo wydawało mi się, że właśnie te takie za śmierć rozdymki to nie ma przebacz, że do końca leciały. A tu proszę. Dobra. No to idziemy ponownie. Jak widzicie, giniemy bardzo dużo, a mimo to jesteśmy ciągle na plus finansowo. W razie ma się dziwić, tracimy połowę chyba. Tak zauważam, że tak mniej więcej połowę się traci. Więc zakładając, że zawsze będę tracił połowę, to... Chodząc do miejsca, gdzie zdobywamy 600. W każdym razie tracąc połowę, to najpierw będziemy mieli 300, a potem będziemy mieli 900, to 450, tak powoli. Byśmy naprawdę co zdobywali. Więc nawet jeśli to oznacza to wieczne ginięcie i bardzo powolne zarabianie, no to zawsze coś tam nam zostanie. Oczywiście gorzej, jeśli zginiemy wcześniej, przez co to, co udało nam się nagromadzić do tej pory, po prostu by przepadło. Wskazując nas po części na to, że no... Nasz zarobek został właśnie anulowany, ale jak mówiłem, teraz się tym nie będę aż tak wielce przejmował. Nie idę tutaj po zarobek. A nic z tych rzeczy, nie, ja tu idę tylko po to, żeby dotrzeć właśnie tam dalej, odkryć co tam jest, może znaleźć tą księgę, jeśli nie to przynajmniej mieć spokój sumienia, że już zwiedziłem to miejsce w 100%, w sumie nie w 100%, bo oczywiście zawsze mogą pominąć jakieś zefirowe rudy czy coś, ale no rozumiecie o co mi chodzi, więc żeby po prostu nie gadać w kółko o tym samym, to skupmy się teraz na czymś innym. Okej, unik, szybko wykończmy to i no. Poza tym, nie ukrywam, nie jest to aż tak ciężko, jak by się mogło wydawać. Oczywiście ginę i udowadniam, że jestem lamą. Mimo tego, że noszę pierścień na odporności. Ale wydaje mi się, że naprawdę jestem w stanie sobie tu poradzić. Więc może nawet właśnie wleźlibyśmy do tego lochu tak z własnej woli, nieprzymuszonej. Wiecie, nie dlatego, że albo tam coś znajdę, tylko po prostu. Żeby mieć już z głowy kolejny biom w kontekście ubijania tych bossów wszystkich. O, fajnie, serduszko. Wniosek kolejny, serduszka nie leczą pełnego serca. Może pół serca co najwyżej. A może jeszcze mniej. Okej. Nawet nie czekam, piję obie mikstury. Oj, niestety chyba zaraz czeka mi śmierć. Całe szczęście jeszcze nie teraz, więc chociaż nowy jeden pokój pokażę. Super. I dobra, super. Teraz full focus, nie mogę tutaj paść. Nie mogę tutaj paść, bo tam jest znak zapytania. A wiecie, co oznaczałem znaki zapytania? Wiecie. A jeśli nie, to już wam przypominam. Punkty zapisu. Skrzynki. Challenge na nowo odznaki. Z tych wszystkich rzeczy, nieważne co to będzie, i tak będę zadowolony. Punkt zapisu pozwoli nam spokojniej walczyć tutaj. Właśnie z ostatnim pokojem. Skrzynka może dać nam to, czego chce. Punkt zapisu. Który akurat jest w tym przypadku? Jeszcze zniszczony punkt zapisu, co daje podwójny benefit, no co proszę. Zapis tutaj i jeszcze błogosławieństwo zwiększające nam obronę o 1, więc no jest dobrze. A, jest super. Nawet jeśli to naprawdę daje jeden punkt obrony, to zawsze minimalnie to zwiększa naszą przeżywalność. Więc no. Jestem zadowolony. Coś wypadło. Rubinowy pierścień. Okej. Zaraz sprawdzę, tylko o... Otrzymam tego obrażenia, super. Unikam, jak i tak te wszystkie obrażenia we mnie wlecą. Ale mniejsze. Rubinowy pierścień plus 4 obrażenia od broni białej 20%. To prawda nie daje obrony, ale wiecie, to fajne. Fajne. Może skorzystam wcześniej czy później. No i dobra. Potwierdziła się teraz jedna rzecz. Nie ma tutaj tego, czego szukam. Podejrzewam, że naprawdę okaże się, że to będzie jednak w lochach, ale póki co, to jeszcze tutaj szybko wrzucamy. Więc 500 i ponownie dobrze by było, żebym przejrzał, co tutaj jest, czy przypadkiem właśnie tutaj się też nie skryło. Czy dla tego... Do czegoś był potrzebny. Ale nie jestem pewien, do czego. Dobra, mniejsze to z przepinki. Bomby z najwięcej obrażeń to nie, zmienia nie. To mogłoby być ciekawe, ale nie.
Okej, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było, to ewentualnie bym wziąć. Ale jak mówiłem, na razie tego nie robię. I tak, skoro tutaj jest taka sytuacja, to... O, tutaj. Teraz tu i jakoś tutaj pozwiedzamy, będzie dobrze. Bo bym tylko nie padł znowu, jak jakiś totalny jełop. Wiecie, no, im lepiej mi pójdzie, tym lepiej dla nas. Bo szybciej będę mógł robić postępy, odkrywać nowe rzeczy, a nie tylko chodzić w kółko po tych samych planszach. To sobie najlepiej to i tak dla mnie, bo to... Wiem, może przeskipować ten mniejszy element odcinka, albo... Jeśli będę pamiętał, to nawet je powycinam, ale... O, swojego czasu niestety nie oszczędzę w ten sposób. Oczywiście, mógłbym odpuścić i siedzieć w dżungli, skupić na tej dżungli, żeby tam... zabić, tam walczyć, eksplorować, nie przejmować się tym wszystkim tutaj, no ale wiecie, jak to ze mną jest, ja nie potrafię. Ja po prostu nie potrafię być no, taki normalny, spokojny, nie robić 20 rzeczy naraz. Okej, tu jest skrzynka, więc jeden spokojny pokój, super. Tu było wyzwanie, więc kolejny spokojny pokój, tak, super. I jest znak zapytania, czyli musimy przeżyć to. Nieważne jakim kosztem, ja to przeżyję, ja to wygram, ja tam przyjdę. Okej, chociaż, no nie ukrywam, przydałoby się być trochę ostrożniejszym. Okej. W większości wrogów chyba nie ma, mogę spokojnie odpocząć. Tak. I wpaść w pocisk oczywiście, bo jakby inaczej. Ale tak, nigdy się chyba nie cieszyło aż tak bardzo z znaki zapytania jak teraz. Aż nie, dobra, kogo ja oszukuję, zawsze się cieszyłem. Jedna różnica taka, że teraz mam wyższe... Jakby to nazwać, standardy? Poniekąd. Może. Tak czy jak, nie jest to, co czego szukałem, ale nie ma co płakać. Zresetowało? Tak, zresetowało. No, no zawsze będziemy troszeczkę znowu odporniejsi na te wszystkie bestie. I przy okazji jesteśmy troszeczkę też spokojniejsze przejście już w dalszą eksplorację terenów. Popatrz, niby straciłem tutaj życie i w ogóle, ale jeden pokój teraz walk pozwala nam iść w dół. A im zawsze będziemy mieli krótsze ścieżki, jeśli chodzi o ilość walk i tak dalej, to lepiej dla nas. Więc idziemy tutaj teraz. No, jak widzicie, ta książka ognista, fajna może i jest, ale... Czekajcie, czekajcie, widziałem dwa obrażenia? Nie, 20, bo już myślałem, że jest jakiś wróg, który jest prawie, że niegroźny, ale niestety. Tylko mnie się zdawało. Dobra, i przy okazji taka jeszcze w ogóle dziwna sprawa. Mogę się z wami podzielić tym, nie wiem po co, ale tak. Ostatnio, co uruchamiam Archvale, to za każdym razem po prostu pytam ponownie o pozwolenie albo odrzucenie tam umowy licencyjnej i w ogóle, to jest takie dziwne. Po prostu tak jakby gra tego nie zapamiętywała, albo to się kasowało z jakiegoś powodu za każdym razem, kiedy uruchamiam grę ponownie. Naprawdę nie rozumiem, czemu tak się dzieje. No ale okej, niech się dzieje, jeśli musi się dziać. Mniejsza z tym. Oraz jeszcze taka jedna rzecz, o której muszę sobie zapamiętać, przypomnieć i powiedzieć. Jeśli nie będę, niedawno dostałem informację od Humble Games, czy w ogóle Humble Bundle, że w sumie teraz z Monthly będzie też coś takiego jak, nie pamiętam jak się to teraz nazywa, ale ogólnie będzie właśnie taka opcja, że większość gier od Humble'a będę mógł pobrać i grać w nie, nie będzie bezpośrednio dodawane do Monthly, czy teraz to jest Choice, więc nie będę miał właścicielem, ale póki będę miał subskrypcję, to będę mógł w to grać, więc... No wiem, może ciekawe jakieś gry znajdziemy do ogrywania od Campbella sobie. I teraz tak, tam jest dłuższa droga, więc pójdziemy tak, 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 tak i ewentualnie jakoś tak dalej. Super. Więc jeśli znacie jakąś ciekawą gierkę od Campbell Games, Campbell Bundle, jak zwał, tak znał, to byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu, to możecie podać informację. Jeśli się dobrze orientuję, to chyba w lutym powinienem mieć dostęp do tego wszystkiego, jak to wszystko ruszy jakoś tak porządniej. A co za tym idzie, no... Jak się skończymy egzamin, będę mógł przysiąść, zobaczyć sobie gierki i ewentualnie nawet wam, no, nagrywać odcinki. Ja osobiście mogę powiedzieć tylko tyle, że pamiętam, z takich trochę starszych czasów, można powiedzieć, poniekąd, jak jeszcze bardziej oglądałem YouTube'a w wolnym czasie, niż teraz się uczyłem w wolnym czasie, non stop, czy sam właśnie ogrywam gry na nagrania, czy coś, że było kilka takich gierek pomniejszych od właśnie Humble, które, jak po prostu zobaczyłem, to było takie... Kurczę, chciałbym tę grę, ale jak zwykle jestem widokiem z nędzą, który nie może sobie na to pozwolić. Teraz, żeby nie było, jest trochę lżej pod tym względem, bo właśnie mam tu Humble Monthly Choice, jak zwał, tak zwał. Więc zawsze to jakieś gry mogą się trafić, jak nie, to zawsze zostaje opcja. A jak ja to robię zazwyczaj? Dogaduję się dosłownie
ze znajomymi czasami, że dajmy na to, są jakieś kilka gier stąd, to dobra, to słuchaj, jest taka jedna gierka, dajmy na to, no, kosztuje 50 zł na Steamie, dostaniesz 3 z tych gier, nieważna jaka cena, jeśli mi zaprezentujesz jedną na Steamie, i wychodzi na to, że jest super. Dla nich i dla mnie też, więc jakiś tam mam sposób na pozyskiwanie gier, albo, no, branie oczywiście kluczy, jeśli jest to super. I uwaga, co my tu mamy? Kodeks Rafyna z kraju, mamy to. Fajna. Ale jednak wolniejsza. Ale wracając. A teraz, kiedy jeszcze tu chodzi ta opcja, to wiecie, wszystkie gry od Humble będę mógł teraz ogrywać spokojnie. I prawdopodobnie kilka tam będzie takich, które chciałbym sobie zagrać samemu, pokazać może wam nawet. Niestety teraz nie jestem tak bardzo pewien, bo najprościej w świecie mogę przyznać, że nie pamiętam większości. Ale no, w ogóle nie wiem, czym o tym gadałem teraz, jaki był mój motyw tego wszystkiego główny. Wątek i tak dalej. Wybaczcie, jeśli się zgubiłem naprawdę. No, no, dobra. Póki co mamy tą książkę, więc jak padniemy, to prawdopodobnie w krawce, ale teraz jeszcze póki właśnie żyję i się trzymam w miarę dobrze, to wiecie, nie ma co też uciekać od razu. Możemy pozwiedzać najwięcej jak się tylko da, żeby było super właśnie w ten sposób. I cóż, po naszym następnym zgonie albo odnalezieniu kaplicy teleportacyjnej, poniekąd, wiecie, będziemy mogli się zająć czymś całkowicie nowym. Czyli wykraftić nową książkę i może nawet przy jej pomocy podbić właśnie ten loch tutaj. Co mi ta, prawdopodobnie nawet bym się odważył. I to będzie dosłownie upokorzenie maksymalne, bo zginę tam od razu i nic nie ogarnę, ale wiecie, zawsze warto spróbować i kto wie, może nawet właśnie coś więcej osiągnąć. Okej, to tyle by było znaleźć z naszych mikstur. Tutaj póki co widzę trochę tych syrenów, jak nazywam ostatnio. Są kraby. I były ryby. Nie widać rozdymek, więc jest trochę mniejszy chaos. Nadal bym dotrzymywał obrażenia w głupie sposoby oczywiście, ale wiecie. Przyjemnie, mnie, że przynajmniej rozdymków nie ma, bo te żółte to niezły chaos wprowadza i oj, się zaczęło, niepotrzebnie. Niepotrzebnie pochwaliłem tamtą lokację. Dobra, już widzę, gdzie będzie mój grób. No niestety, straciliśmy dużo. Ale jak mówiłem, nawet teraz nie będę płakał nad tym. Idziemy tutaj. Płacamy to, co mamy. I teraz, gdzie jest kowadło? Gdzie jest kowadło? No tutaj jest, oczywiście. I leksykon Archvale. 30 płynięcie, prędkość 7,28. Taka sama jak ta najszybsza. Zasięg 200, obrażenia 175. Wydaje mi się, że jest to coś, co jest idealne dla nas i... Mi się wydaje, czy to... Okej, okay, to zmienia kolory. Nazwa zmienia kolory, wiecie co? Wydaje mi się, że chyba... chyba to musi być coś naprawdę wyjątkowego, bo jeszcze się nie spotkałem z zmienianiem kolorów broni. I jak już przy tym jesteśmy... Bije bardzo szybko. Bije w miarę mocno, w moim odczuciu. To może to trochę ulepszmy i teraz tak, okej. Zmiany na razie w obrażeniach są przyjemne. Okej, drogie to jest. Bardzo to jest drogie. Ale okej, 201 obrażeń z 8 prędkości. 2000, kurczę, nie będzie nas stać na maksa. Ale dobra, 210 zamiast 201, jeszcze większa prędkość. 2500, kurczę. Dobra. Jeszcze szybsze. Fajnie. A teraz tylko, czy mamy jakieś może skarby tak przypadkiem na sprzedaż? Bo w sumie nie pamiętam, czy jakieś mi zostały, czy wszystko wyprzedawałem już wcześniej. O, no niestety wygląda na to, że nie mamy niczego takiego wyjątkowego. No trudno się mówi. Ale powiem wam szczerze, że ta książka teraz już definitywnie wydaje mi się być warta uwagi, więc... Jak widzieliście, ulepszyłem na +4, idziemy z nią teraz wojować, podbijać świat. Bo jest jeszcze szybsze i bije znacznie więcej. I ma też kolosalny odrzut, jej. Wiecie, coś mi mówi, że ta broń to... Chyba dam da gwarancję zwycięstwa. I wybaczę, że tak dziwnie gadam, ale no, ekscytuję się, że czasami tak wychodzi. Nie, ale jest super, po prostu. Spodziewałem się, że to będzie coś dobrego, no ale wiecie, no... jest jeszcze lepszy niż żebym się spodziewał, bo nie czytałem tak do końca statystyk. Widziałem, okej, z trzech książek, okej, fajnie. Okej, widziałem, że... prędkość nie przejrzałem. Obrażenie widziałem, że trochę
nawet wysokie, więc fajnie. Ulepszenie bomb, super, tak z tego nie skorzystam. A tu nagle patrzę i teraz... Patrzę, to jest nabierzany machine gun po prostu. Jeszcze obrażeń na czymś takim. Ja myślałem, że wysokie obrażenia, co zadawałem, wiecie, tym, co miałem wcześniej, jakąś tam jedną z tych, a tutaj... Nie. To po prostu przerosło wszelkie moje oczekiwania. Jak jeszcze zarobimy tutaj na to, żeby mieć na plus 5, co... Powiem szczerze, wydaje się być dziecinnie proste. Dopiero będzie zabawa. Jeszcze trochę się przyspieszy. Potem jeszcze może zdobędziemy jakieś super te akcesoria do tego, wiecie, żeby jeszcze więcej to biło, czy biło szybciej, czy coś, nie wiem. Co te przypinki mogą zaoferować. Tak, raczej to będzie po prostu teraz już takie tylko kwestia dobrania odpowiednich sprzętów i no nic już nas nie pokona. I tutaj znowu skrzynka. Co by tym razem mamy? Okej. Jarowy gejzer? Dziwna nazwa. Okej, taki promień po prostu. Okej. Jeszcze materiał, więc coś jeszcze z tego można zrobić. Później zobaczymy, do czego to jest potrzebne. Ale na razie mniejsza o to. Bo musimy zwiedzać i przeżyć. No. Potem jeszcze tam pójdziemy się zemścić na tym wszystkim. Nie, jest pięknie. Więc no, jakaś nowa brońka. Brożnia ma chyba trochę większe niż to, co mamy teraz, ale... No szybko strzelność tego, co mamy tutaj teraz, chyba to bije na głowę. No nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć poza tym, że... No... No, dobra, słów naprawdę mi brakuje. Poza tym, że naprawdę spodziewałem się, że to będzie coś fajnego, ale... To nie jest fajne, to jest po prostu i fajny jeszcze overpowered. Oj, pomyśleć, co jeszcze nas czeka w tej grze. Teraz mamy coś takiego, co dopiero będzie później. Nie, jest pięknie. Jest super, jest pięknie. Nie mam nic do dodania. Ta tęczowa nazwa naprawdę chyba sugeruje już trochę o potędze tego wszystkiego i... Kolejny raz ulepszenie bomb. Nie. Dobra. Dobra. Ci wrogowie, coś tu dropło? Znowu rubinowy pierścień, serio. W sensie, okej, ja rozumiem, że w tym biomie można dropić rubinowe pierścienie i wiele, no ale nie potrzebuję go. Wydaje się być taki trochę, no, meh, 2 na 10 i w ogóle. Dobra. Swoją drogą chyba już nas stać na ulepszenie tego na plus 5, więc... Tak. Ja będę oszukiwał, jeśli powiem, że jeszcze poczekamy. I tak nie mamy nic lepszego do zrobienia z tymi finansami, a wpadają jak głupie. To po prostu pójdziemy i się tym zajmiemy. Do wioski będzie najbliżej, dobra. To pójdziemy do wioski, przy okazji jeszcze spotkamy parę encounterów. Może nawet nie zginiemy przy tym. To był po prostu wstyd i hańba, gdybym zginął, mając takie rzeczy. Ale no wiecie, jak gramy bardzo nieostrożnie, to tak ponoć to będzie kończyć. Łyczek jeden, łyczek drugi. Dobra, idziemy. I... Przy okazji, jaką prędkość mamy? 8.37, 8.82. Już nic nie czuję, ale jednak jakaś jest, więc... Może warto by było naprawdę zostawić sobie jeszcze ten pierścień, nawet ryzykować utratą większej ilości życia? O, 15 obrony jednak odejmujemy. Ale po to, żeby widzicie, jak strzelać tym jeszcze szybciej. A, powiem wam szczerze, nawet zaryzykuję. A teraz wracamy do... samouczkowej wioski w sumie. Przepraszam, prawie samouczkowej, bo to jednak nie jest ta samouczka. Ulepszam na plus 5 i cieszę się życiem. Cześć, Kowal, tak, to znowu ja. Z moim leksykonem Archvale, który teraz ma 9,20. No teraz to czytam różnicę. Dobra. A, przy okazji mam dwie śliwki, nie wiem skąd. Więc cześć i okej, więcej śliwek. Jeszcze jedna i będziemy mogli ulepszyć miksturkę. Jaj, po prostu. Dobra. Skoro już przy tym jesteśmy teraz, tu i w ogóle, to w to miejsce idziemy się zemścić na tym jedynym polu, na którym zginęliśmy i nie udało się go zeksplorować w pełni. A jak już to zrobimy, to chyba pora na lochy. Jakkolwiek niebezpieczne, jestem tego świadom, pewnie tam zginiemy z 20 razy, zanim je ogarnę. No to jednak... Przydałoby się zrobić coś naprawdę fajnego i popychającego fabułę do przodu.
tak, wiem, że mógłbym wrócić do dżungli czy coś, ale już powiedzmy, że dedykuję ten odcinek morskim głębinom, więc no, jak już zaczęliśmy tutaj, to skończmy roboty w tym miejscu, po czym pójdziemy właśnie z portem może do dżungli, jeśli starczy czasu. Ewentualnie, jeśli nie do dżungli, to zawsze można pójść teraz na te płonące równiny demolów, czy co to tam było. Ale tak, nie ma co się tym przejmować, po prostu póki co pora rozwalać wszelkie wyzwania tutaj. Jak te rozdymki na przykład, no patrzcie, jak to szybko pada pod gradem pocisków. Nie, no to jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne i... No i to by było na tyle. Mamy to wszystko, więc... Widzimy się w takim wypadku przy wejściu do lochu. No dobra, tak więc wchodzimy. I zobaczmy, co czeka nas w zatopionym mauzoleum. Poza tym, że jak zwykle jakieś przejścia na klucze i inne takie sprawy. Okej. Okay. Jakieś meduzy. Inne... Przeciwniki ośmiornico podobne. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie możemy tam przejść, bo są mocne wiatry. Dobra, to idziemy tutaj. I powiem szczerze, nawet nie chcę zobaczyć, jakie obrażenia to bije. Wszystkie kalmary i inne tego typu morskie stwory, które tu chcą nas ubić. Więc tak, skupmy się może na unikaniu. Okej, bije. Biją mnie, ale na szczęście nie biją jakoś szczególnie mocno, więc znośnie. Przy okazji już znowu 1200, wow, szybko idzie teraz to zbieranie pieniądzów. Okej, jakaś ość, która nie wiem jak działa i lepiej, żeby tak pozostało. Okej, szarżujesz czasem. Ale jak widać, co szarżuje z czasem, czy co? A, może też pójść innymi ościami. Nie ma wielkiego znaczenia. Bo owszem, bije mocno, ale najczęściej zanim coś stanie, co... To ja jestem w stanie tylko już pożegnać się z tym wrogiem, wyeliminować go w miarę szybko i tyle. Ale tak, na pewno na plus jest to, że tutaj nie dali dokładnie tych samych wrogów, z którymi walczyliśmy wcześniej, tylko ponownie jakichś tam innych sobie dodali. Co jest przyjemne, bo zawsze wiecie, no... Lepiej się walczy, nawet jeśli to jest z ukureskin czegoś, co było wcześniej, niż ciągle z tym samym. No, oczywiście czuć, że to są inni wrogowie, zaczynamy dać po ich pociskach i tak dalej, ale no. Nawet gdyby to był reskin, to plus za to, że chociaż reskinem się chciało rzucić. Dobra, kolejna salka. Okej. Okej, te takie jeżowce, po prostu jak podejdziemy zbyt blisko tego, co to one wybuchają. Sobie to są może miny wodne, nie jeżowce nawet. W sumie to możliwe. Ale mniejsza. Idziemy dalej. Póki co ta lokacja wydaje się być... jakby to najlepiej powiedzieć. Nie najgorsza, chociaż widzę, że tutaj są prądy wodne, które spowalniają nas, jeśli chcemy iść w jakąś stronę, która jest przeciwna do nich. Więc fajne mechanizmy. Dobrze, że jeszcze póki co nie ma żadnych zagadek terenowych, typu, wiecie, jak tam było z tym ślizganiem się, czy zdaszowaniem na czas. Póki takich rzeczy nie wprowadzają, to ja jestem zadowolony z tego, co tutaj pokazuję. I dla mnie jest dobrze. Dopóki nie trzeba wykazywać się jakąś właśnie nadludzką zręcznością. A, ciekawe, jesteśmy pod wodą. A ja i tak, jak wpadnę do dziury podwodnej, to nie mogę sobie płynąć nad nią ani nic, tylko nie, muszę wpaść w nią. Okej, zaraz mi czeka śmierć prawdopodobnie. Okej, jednak nie. Jakimś cudem na farcie prawdopodobnie mi nie się to wszystko udaje. Okej, okay, znowu milion tych, jak mówiłem, prądów. Mocniejszych bądź słabszych, ale jednak. Miliony wrogów, którzy chcą mnie ubić. A ja na farcie nadal żyję. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę, nie umiem inaczej wytłumaczyć, jakim cudem mi się tak to udaje. Chociaż pewnie to jest poza fartem jeszcze zasługa tej księgi całej, którą posiadam, bo nie będę okłamywał was, ona jest potężna. Ja to po prostu czuję tą jej potęgę. O Jeliuśku, nie, proszę nie. Właśnie takich rzeczy nie chciałem, gro. Właśnie takich rzeczy, gro, ja nie chciałem. Okej. Okay. Nie jest aż tak strasznie źle, jak mogło być, ale i tak tego nie chciałem. Okej. Okay. Dobra, teraz jest jeszcze gorzej.
Okej, okay, teraz... Wcześniej... Jak to się nazywa? To ja sterowałem postacią prądu, tylko mnie ograniczały, a teraz... Ojeju! Teraz ja muszę tutaj sterować w ten sposób, żeby... Okej, okay, zaczyna się już moje piekło. Okej. Zaczyna się to, czego nie chciałem. I to tak bardzo nie chciałem. O, to będzie ciężkie. Powiem szczerze, na tym bym mógł nawet wypaść. Wiecie, w sensie ja jako ja, że już mogę nie wyrabiać. W szczególności z moją klawiaturą, która generuje milion opóźnień. Input lagów ostatnio. Nie, żebym usprawiedliwiał swoje lamienie, czy coś, ale tak. Klawiatura wcale nie pomaga ze swoim input lagiem. Będę musiał chyba wymienić, ale dobra. Udało się i idziemy tutaj. Kolejna salka, jakaś taka prostsza, gdzie jest zwykła walka. Okej. Okay. Lasery. Laser, okej. Okay. Damy radę z laserami. Walczyliśmy już z tym wyzwaniem, które próbuje z takimi laserami, więc będzie dobrze. I mamy skrzynkę, w której jest złoty skarb. Dobra. Nie, żebym go potrzebował, patrząc na to, ile tu fortuny mogę zarabiać i w ogóle, ale tak, jest. To się liczy, że jest. O jego użyteczności pogadamy kiedy indziej. Dobra. Okej, okay, dużo mnie to zraniło. Okej, okay, muszę teraz szybko wykończyć miksturkę, bo mogłem paść. Gram naprawdę nieostrożnie. Ale i tak jest w miarę znośnie jeszcze. Nadal mam zapasowe mikstury, więc czuję się w miarę bezpiecznie. Nadal mam moją księgę. Mój leksykon Archvale, więc póki go mam, to... Można powiedzieć, że w większości mnie dużo nie grozi. Oczywiście... Wcześniej czy później znajdę pewnie coś, co będzie dla mnie za trudne, ale... Przez kwestię mojego gilamy bardziej niż kwestię słabej broni. Bo wydaje mi się, że naprawdę ta książka... Zostanie z nami na... sporo. Okej. Okay. A wrogowie, czyli co, to jest normalna walka, czy będzie coś innego jednak? Chyba jednak to będą po prostu normalne walki, tylko na takim nieprzyjaznym terenie. Tak, chyba zwykła walka po prostu na nieprzyjaznym terenie. Wybaczcie to, ale no... Siostra miała jedną sprawę, to szybko po prostu wysłuchałem, o co ich chodzi. Nie chciałem przerwać, bo wiecie, no nie ma sensu robić cięcia na coś, co tylko ma trwać chwilkę. W szczególności, kiedy masz przycisk wycisz. I działam wystarczająco dobrze. O nie! O nie! Moje biedne bogactwa. A, rozproszyłem się, straciłem dużo. Mocne to. Mam teraz tylko 1800, ale nadal. 1800, co i tak... Wielka fortuna, jakby to chciał więcej, coś tu przyjdzie i się szybko na farmi. No, kogo ja szukuję? Wziąć przepinkę po prostu, która daje nam więcej jeszcze pieniędzy. Kiedy tak zrobiłem po 300 coś. Dalej trzymać pierścień, który daje właśnie więcej pieniędzy i takie rzeczy. No to nie jest trudne. Trzeba się tylko skupić i mieć zawsze w gotowości przycisk unik. No i liczyć na to, że input lag, czy moja wolna reakcja po prostu nie zabije tego momentu. Przy czym częściej to jest wina mojej reakcji, podkreślam, niż tego input laga. Bo dobry gracz, nawet mając input laga, jest w stanie go wyczuć i wystarczająco przedwcześnie, znaczy zawczasu, nie przedwcześnie, kliknąć przycisk, żeby ten input lag istniejący nawet powiedzmy poziomu sekundę, czy pół sekundy, czy coś, czy ile tam było. Oczywiście nie jest aż taki wielki, żeby nie było, że teraz nagle tak wymyślam. Nie, to jest znacznie mniejsza. Ale jaki on by nie był po prostu dobry gracz, byłby w stanie go wyczuć i się dostosować do niego. Ale moja słaba reakcja powoduje, że zanim zdążę się dostosować do tego, jaki on by miał być, to już jest za późno. Więc tak, no. A to mój wielki sekret, dlaczego jestem taką lamą i nie umiem w coś, co wymaga chociaż odrobiny zręczności na poziomie 5-latka. Bo po prostu jestem tak niewyćwiczony, jeśli chodzi o refleks, jestem takim jełopem pod tym względem, że no... Głowa mała. Jakbyś z tym przeżyłem. Więc jest super, oczywiście każdą monetkę trzeba podnieść, nie mogę jej zostawić.
To byłoby zbrodnia przeciwko ludzkości. Okej. Kolejny złoty skarb. Świetnie. I fontanna. Tak upozycjonowana, że wiecie co mi się wydaje? Tak. Jego podbój, bezkresny. Muszę bronić tego zakątka świata. Tyran musi pozostać zamknięty. Królowa głębin. Okej, bossu, który pewnie nas ubije. To jest takie, kto będzie szybszy, ja czy ona? Kto będzie szybszy, ja czy ona? Miksturka! Miksturka! Okej. Mogę to ugrać, wierzę w swoje możliwości, wierzę w swoją lamę. Udało się. Udało mi się, nie wierzę w to, ale tak. Maxilla, zawiodłam cię. Niedobrze, ale jest zwycięstwo. Zobaczę, że tak się ekscytuję, będę gównem, ale tak, no, udało się. Kolejne pełne serducho, więc super. Oraz jedna więcej miksturka, więc też super. I co teraz? A, możemy przejść dalej. Okej, więc na tym będziemy kończyć odcinek już zdecydowanie. Król szybko dowiedział się o tym, co planowali jego podwładni. Dotarł do komnaty i stanął przed nimi. Można ich było liczyć w tysiącach. Najpierw próbował ich przekonać. Mówił, że jedyne co czeka na nich po drugiej stronie to śmierć. Nikt nie posłuchał. Skoro ludzie nie chcieli żyć pod jego rządami, to pod nimi zginą. Pełen furii król spowodował nieobrażalną falę destrukcji. Po wszystkim w komnacie pozostał jedynie proch. Trzy kropki. Pozostały dwa kamienie portalu. Okej, dobrze. 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 Ja po prostu nie mogę z tego, jak dzisiaj nam to poszło. No i znowu mam 3000, więc tak. Nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Poza tym, że wielki sukces i... No cóż, ja wrócę tutaj, płacę co trzeba. Może nawet po farmie, żeby mieć czego więcej. A póki co, jeszcze zanim powiem standardową formułkę zakończającą, chciałbym zobaczyć, czy nie będę tych wykrawcenia czegoś naprawdę ciekawego. Ogon syreny. Mniej obrony. I tyle samo szybkości ataku oraz... Jakinia czapka, więcej prędkości ataku, mniej obrony. Okej, dobra. Warto wiedzieć. Ci lepsze rzeczy są już chyba tylko u diabołów, że tak to nazwę. A póki co jeszcze... Można było coś zrobić z tego, to chciałbym to szybko sprawdzić i... Gorejący wir? Co? No proszę, czyli coś już tam u tych płomiennych będzie można zrobić z tego. Dobra, tu też jest milion różnych rzeczy. Włócznia z udziału dusz. Można też wykrafcić, czemu by nie. Nie, żebym z tego miał jakoś szczególnie korzystać, ale no... Crafting to crafting. Kwiatorang. Chyba mamy kwiatoranga już. Nie jestem pewien. Może by się robiło z czegoś? Nie. Tego się tutaj tworzy tylko teraz. Z materiału, więc wydaje mi się, że nie. Może nie by tego robił. Chyba... Naprawdę, wydaje mi się, że już go mamy. Natomiast jeśli chodzi o ten materiał, czy ten jarowy gejzer, to... Ciekawe, nie widzę tutaj niczego, co by mogło być z niego. Wytworzone, chyba że tutaj? Nie. No cóż, więc pewnie moja ślepota jak zwykle mi przeszkadza w zobaczeniu, chyba że... To. A, dobra, to nie, to chyba już to widziałem. A. Ale dobra, tak czy siak. Super, że udało się. Super, że mamy kolejne rzeczy. Gorzej tylko, że mam zapchane to wszystko i nie ma miejsca na nic, więc tak. I na zakończenie całkowite jeszcze sprzedajemy po prostu złote skarby, które tu mamy. Do tego dziada jednego, da nam kolejnego 1000, którego będę mógł wpłacić. Ale tak, poza tym to już tyle, więc dziękuję bardzo. I powoli będziemy już kończyć ten epizod. Dobrze, i to tyle. Naprawdę, już tym razem, więc trzymajcie się i hej.